Team Meble, salony meblowe. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas zamówisz kuchnię na wymiar wraz ze sprzętem. Korzystne raty oferujemy z Lucas Bankiem. Zapewniamy fachowy montaż i transport mebli. W naszych salonach kupisz meble nagrodzone na targach meblowych. Do Twojej sypialni duży wybór materacy. Dynamiczny rozwój firmy zapewnia najniższe ceny w regionie. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Strzegomiu przy ulicy Dworcowej 21. Środa, 23 listopada, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu informacyjnego Flash, a w dzisiejszym serwisie. Planowanie budżetu na rok 2012. Musimy tymi pieniędzmi oszczędnie gospodarować. Rejonowy konkurs wiedzy o policji dla ochotniczych chówców pracy z Dolnego Śląska, a na zakończenie powiemy o niezwykłej wystawie lalek w Wałbrzyskim Muzeum. Miasto Kamienna Góra jest w trakcie przygotowania budżetu na rok 2012. Projekt niebawem zostanie przekazany pod obrady komisji oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu uzyskania opinii. Na końcu rajcy będą nad nim dyskutowali, aby ostateczny plan został przyjęty poprzez głosowanie. Koniec roku to czas, gdy konstruuje się budżet. To wtedy zapadają najważniejsze dla miasta decyzje, które będą realizowane w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Miasto Kamienna Góra jest już w końcowym etapie jego ustalenia. Przyszłoroczny budżet planowany jest na tej samej wysokości, co budżet, jaki obowiązuje w roku 2011. Sytuacja budżetu państwa jest na dzisiaj trudna. Stoimy, jak wszyscy mówią, w przededniu kryzysu. Nie wiemy, jak mocny on będzie w Polsce. Nie wiemy w związku z tym, jak finanse państwa będą wyglądały, a w jakiejś części jesteśmy od tych finansów uzależnieni. To po pierwsze. Musimy w związku z tym być bardzo ostrożni. To się również może przełożyć na podatki, które otrzymujemy od naszych przedsiębiorców. Wiemy, że część firm jest uzależniona od rynków zagranicznych. Tutaj też musimy być bardzo ostrożni, bo może tych pieniędzy braknąć. I to jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa to ta, że spłacamy kredyty za inwestycje unijne, za nasze wkłady. Przez kilka lat nie płaciliśmy, bo takie były umowy z bankami. W tej chwili rozpoczęliśmy te spłaty i w przyszłym roku, w 2012, musimy zapłacić ponad 6 milionów złotych kredytu. To jest normalnie, to wynika z umów. Na to musimy też mieć zabezpieczone środki. I to jest druga sprawa, że musimy tymi pieniędzmi oszczędnie gospodarować. Duże znaczenie dla Kamiennej Góry ma również sytuacja w budżecie państwa i mniejsze podatki niż zakładano. Miasto otrzymało 1 000 000 złotych mniej subwencji wyrównawczej oraz musi spłacać zaciągnięte kredyty. Również uzyskane przychody ze sprzedaży majątków, działek, pomieszczeń, sklepów czy budynków miasto nie może przeznaczać na wydatki bieżące. Ogranicza to w znaczny sposób możliwości działania, co przekłada się na szukanie oszczędności we wszystkich podległych placówkach. Będziemy musieli w związku z tym oszczędzać i to we wszystkich jednostkach, łącznie z ratuszem, żeby była jasna sprawa. Będziemy oszczędzać, będziemy uszczelniać system otrzymywania podatków, windykacji podatków. Na pewno będzie mniej zwolnień, umorzeń, a również jednostki nasze będą musiały więcej sięgać po pieniądze zewnętrzne. Takie możliwości są, część naszych placówek świetnie sobie z tym radzi, pozyskuje tak zwane miękkie fundusze i będziemy dalej o to zabiegać i w ten sposób będziemy poprawiać. Tak się dzieje w całej Polsce, tak się dzieje w wszystkich samorządach, taki przyszedł czas i my też musimy się do niego dostosować, czy nam się to podoba, czy nie. Budżet oscyluje się na wysokości 51 milionów po stronie dochodów oraz wydatków. Po raz pierwszy bilansuje się. Przyszły rok nie będzie więc lekki, ale jak podkreśla burmistrz Krzysztof Świątek, jeżeli uda się budżet utrzymać, to nie powinniśmy obawiać się żadnych komplikacji. Przyszły rok nie będzie lekki, ale staramy się, aby on był zrównoważony i aby te pieniądze, które będą zapisane w budżecie, faktycznie były. Ale na pewno nie będzie lekko, jeśli chodzi o nasze jednostki. Z tym, że miasto będzie funkcjonować normalnie. Jeśli uda nam się ten budżet utrzymać, nie grożą żadne komplikacje. Razem bezpieczniej. Pod takim hasłem przeprowadzony został rejonowy konkurs wiedzy o policji, w którym udział wzięli uczestnicy ochotniczych chówców pracy z Dolnego Śląska. Impreza odbyła się we wtorek w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.
Tradycja organizowania konkursu na temat wiedzy o policji podtrzymywana jest od 13 lat. Udział w nim wzięły 24 osoby. Byli to uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Mysłakowicach, Chówców Pracy w Bolesławcu, Jeleniej Górze i Kamiennej Górze. Każda placówka była reprezentowana przez 2-3 osobowe drużyny. Pierwszą okazją do zdobycia jak największej ilości punktów był test pisemny z ogólnie pojętej wiedzy o policji. Zagadnienia dotyczyły prewencji kryminalnej, narkomanii i alkoholizmu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerzysty. Druga część, z jaką musiała uporać się młodzież, była bardziej stresująca. Trzeba było odpowiedzieć ustnie na pytania zadawane przez komisję konkursową. W jej skład wchodzili policjanci z Kamiennej Góry i Wrocławia oraz pracownicy Chówca Pracy w Kamiennej Górze. Poza tymi dwoma częściami uczestnicy przeprowadzili wywiady z dzielnicowymi, które zostały zawarte w opowiadaniu Znam swojego dzielnicowego. Ta część wykonana została przed konkursem. Ochotnicze Chówce Pracy wykonują zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia oraz wychowania. Chówiec Pracy w Kamiennej Górze mieści się w zespole szkół przy ulicy Lubarskiej. Opieką ochotniczych chówców pracy objęta jest młodzież, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 15 lat, ma opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokuje ukończenia gimnazjum dla dzieci lub szkoły zasadniczej dla młodzieży. Ponadto może cechować się uwarunkowaniami psychofizycznymi lub trudną sytuacją życiową ograniczającą możliwość nauki w szkole. Poza chówcami pracy kształcenie może odbywać się w ośrodkach szkolenia i wychowania oraz centrach kształcenia i wychowania. Ideą tego konkursu, który się odbywa już od 13 lat, jest po prostu zapoznanie młodzieżą z różnymi rodzajami niebezpieczeństw, które czyhają na młodzież w dobie dzisiejszej, czyli tutaj po prostu narkotyki szczególnie, jak również bezpieczeństwo na drodze, zapobieganie różnego rodzaju wypadkom, jak również pierwsza pomoc przedmedyczna. Około godziny 14 w obecności gości i mediów zaprezentowane zostały wyniki konkursu rejonowego. Pierwsze miejsce zajęła pierwsza drużyna z Bolesławca, drugie miejsce druga drużyna z Bolesławca. Na najniższym stopniu podium znalazła się pierwsza reprezentacja z Mysłakowic. Miejsca związane były również z pucharami ufundowanymi przez organizatorów konkursu. Najlepsza drużyna otrzymała puchar komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu, druga puchar komendanta wojewódzkiego OHP we Wrocławiu, a trzecia otrzymała puchar komendanta powiatowego policji w Kamiennej Górze. Pinokio, Pan Twardowski, Muminki i Calineczka. To tylko niektóre z lalek teatralnych, które można oglądać w Wałbrzyskim Muzeum, łącznie ponad 150 eksponatów. Wystawa powstała z okazji obchodów 50-lecia Polunimy, Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Światowego Lalkarzy. Na wystawie można obejrzeć eksponaty najbardziej znanych w Polsce lalkarzy. No, biorąc pod uwagę, że grudzień, Mikołajki, Gwiazdka, zdecydowaliśmy się Wałbrzyskim i nie tylko, mam nadzieję, wałbrzyskim dzieciom zrobić taki mały prezent w postaci tej właśnie wystawy. Wystawy lalek teatralnych. No, sama wystawa została zorganizowana z okazji 50-lecia Polunimy. To jest Polski Oddział Światowego Towarzystwa Lalkarskiego. Zorganizowało ją Muzeum Etnograficzne w Łodzi. Ona potem trafiła do Lublina, a z Lublina udało się ją ściągnąć do Wałbrzycha. Dzięki współpracy z Teatrem Lalki i Aktora w Wałbrzychu, prężnie działającym teatrem, który no właściwie zainspirował nas do zorganizowania tej wystawy, do ściągnięcia jej do nas, do Wałbrzycha. Także właściwie jest to nasze wspólne dzieło, efekt naszej wspólnej pracy. Najpiękniejsze lalki teatralne z wszystkich teatrów w Polsce zagościły obok zabytkowych waz, obrazów czy stylowych, zabytkowych mebli. Do Wałbrzyskiego Muzeum wystawa przyjechała z Lublina, a przygotowana została przez Muzeum Etnograficzne i Archeologiczne w Łodzi. Wystawa związana jest z obchodami 50-lecia Polunimy, czyli Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Lalkarzy. W sumie ponad 150 eksponatów z najróżniejszych przedstawień, tak jak Pan wspomniał, i Muminki, i te bajki klasyczne nieco bardziej. No trudno tutaj mówić o cennych lalkach pod względem muzealnym, to jednak są rzeczy dość nowe jak na muzeum, natomiast na pewno są ciekawe, na pewno są wartościowe, no, tworzą pewną historię kultury, historię teatru, więc z tego względu na pewno jest to wystawa, z której bardzo się cieszymy. Odwiedzenie Wałbrzyskiego Muzeum i obejrzenie wystawy lalek teatralnych to dla dorosłych swego rodzaju podróż do przeszłości, do czasów dzieciństwa, a dla najmłodszych podróż do świata bohaterów.
Dorośli lub starsi nasze osoby, które zwiedzają nasze muzeum, wracają do swoich lat dziecinnych, dziecięcych, ponieważ bardzo bliskie te bajki były ich też dzieciństwu. Także trafiliśmy i do dzieci, i do dorosłych, i starszych mieszkańców Wałbrzycha. Wystawa cieszy się wielkim zainteresowaniem. Do końca bieżącego roku wszystkie terminy na lekcje edukacyjne połączone ze zwiedzaniem zostały już zarezerwowane. Do końca roku nie mamy już miejsc, a wystawa jest czynna tylko do 15 stycznia. Także uważam, że dobrze się stało, że te lalki przyjechały do Wałbrzycha i jest zorganizowana wystawa dla najmłodszych, powiedziałam, jak i również dla dorosłych. W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie programu informacyjnego zapraszam już w piątek. Do widzenia.